Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj robimy sesję w sztucznym deszczu. Ta sesja mi się marzyła już od dłuższego czasu, ale dzisiaj przypieczętujemy tę sesję. Mamy, mam nadzieję, piękny zachód słońca. Będziemy robić dzisiaj sztuczny deszcz. Co prawda przed chwilą była mega ulewa, więc trzymajcie kciuki, żeby nam wyszła. A teraz przeniesiemy się do mojego studia, poopowiadam Wam o sprzęcie, no i zaraz przechodzimy do zdjęć. Przenieśliśmy się jeszcze na chwilę do mojego biura, żebym poopowiadał Wam o sprzęcie, który będę dzisiaj wykorzystywał podczas sesji. U mnie zawsze jest tak, że na początku jest sprzęt, później jest fotografowanie, nagrywanie krótkich klipów i tak dalej. Tak jest też w tym przypadku. Jak nie chcecie słuchać o sprzęcie, to po prostu przewincie do kolejnego rozdziału. Jakiś czas temu odezwał się do mnie Freewell, producent filtrów do klasycznych obiektywów, kamer sportowych, dronów, tego typu rzeczy. Ja wykorzystuję filtry Freewella przy różnych projektach, współpracowałem już z nimi. Odezwali się do mnie, mówią: Kuba, wypuszczamy nowy produkt. Medboxa, bardzo uniwersalnego, czy chciałbyś go sprawdzić u siebie w swojej pracy, zrobić jakąś sesję, nagrać z tego materiał? Ja mówię, pewnie, znam Wasze produkty, bardzo je doceniam, są świetnej jakości, więc chętnie sprawdzę też ten nowy produkt. Nasza współpraca wygląda tak, że dostałem od nich cały ten zestaw, ja go nie odsyłam, nie zapłaciłem za to, ani oni mnie nie zapłacili, więc tak wygląda nasza współpraca. Tyle tytułem wstępu, żebyśmy mieli tutaj jasność, jeśli chodzi o współpracę przy tym filmie. I teraz tak, sercem zestawu jest taki Medbox i możecie pomyśleć, no tak, ale ty jesteś fotografem, a będziesz używał Medboxa. I tak, i nie, ponieważ z tego Medboxa mogę zrobić sobie taki zwykły uchwyt na filtry i będzie on mega, mega uniwersalny. Cały ten Medbox jest naprawdę fajnie wykonany, ale ma tutaj kilka minusów. I właściwie te minusy mogę Wam streścić od razu na samym początku. Mianowicie te skrzydełka, które tu mamy, ta osłona, ona ma jeden punkt podparcia, więc jeśli rozłożymy ją sobie, to niestety ona może nam wydawać trochę takich nieprzyjemnych odgłosów. Czyli jeśli to mam zblokowane, to jeśli będziemy gdzieś tam chodzić, to może nam tutaj gdzieś przeszkadzać. To znaczy, jeśli nagrywamy jakiś dźwięk, myślę, że fajnie by było, gdyby to było po prostu trochę lepiej dopracowane. Do tego ta część, czyli nasza blokada światła wpadającego tutaj ewentualnie z góry, jeśli nie mamy zamocowanego filtra, no to ona też mogłaby tak troszeczkę lepiej wskakiwać na miejsce, bo czasem zdarzało mi się, że albo mi wyskoczyła w jedną stronę, albo ją wcisnąłem do samego tego Medboxa, więc to mogłoby być po prostu lepiej dopracowane, ponieważ ja nie mam tutaj takiego wyczuwalnego wskoku tego do tego całego zestawu. Na razie to wyciągnę i tyle, jeśli chodzi o takie minusy fizyczne, że tak powiem, jeśli chodzi o cały ten zestaw. Ale mnie jako fotografa nie zawsze interesuje, żeby mieć właśnie chociażby tą osłonę. Ona może być fajna przy fotografii krajobrazowej, przy fotografii wnętrz, kiedy fotografujemy szerokim obiektywem. Tego mi brakowało zawsze w 7-14, bo nawet światła, które były poza kadrem, one też dawały mi trochę blików, to na pewno by się tutaj sprawdziło. Ale jeśli nie chcemy tego nosić ze sobą, możemy to po prostu odczepić. No i teraz mamy taki już bardziej klasyczny holder do naszych filtrów. Tutaj mamy możliwość zamocowania adaptera do konkretnej średnicy obiektywu. Co ważne, możemy też dokupić 95 mm. I dla mnie to jest bardzo znaczące, bo na przykład poprzedni zestaw filtrów, który testowałem, czyli K2, on był rewelacyjny, ale niestety był do 82 mm. Tutaj mamy do 95, aczkolwiek przy szerokim kącie w 28-70 i przy fotografowaniu mamy delikatną winietę. Jak filmujemy, to jakby zawężamy z góry i z dołu, więc nie widzimy tej winiety, natomiast przy fotografowaniu ta delikatna winieta tutaj może się pojawić i od razu Wam o tym mówię. Trochę szkoda, że to zamknięcie tego światła nie odbywa się tak jak w systemie K2, czyli takimi po prostu, no takim zamknięciem, lepszym po prostu niż to, co mamy tutaj. Ale w zestawie otrzymujemy więcej takich pierścieni mocujących,
O, widzicie, złapałem w dobrym momencie. 67, 72, 77 i 82 mm. I każdy z takich pierścieni dodatkowo wyposażony jest w gwint. Więc jeśli mamy na przykład jakiś nasz ulubiony filtr, nie wiem, filtr gwiazdkowy, tego typu rzeczy, możemy też to wkręcić. To już zależy tylko i wyłącznie od nas. Aczkolwiek tutaj ja byłbym za tym, żeby wchodzić w cały ten ekosystem, który też jest naprawdę rozsądnie wyceniony, ponieważ takie dodatkowe filtry klasyczne, okrągłe, które wczepiamy właśnie do naszego Medboxa, to jest 50-60 dolarów, więc naprawdę jak na taką średnicę to jest świetna cena. To już odkładam, przyjrzymy się teraz, co możemy zrobić z tego, ponieważ tutaj te możliwości są naprawdę ogromne. I teraz otrzymałem między innymi, co my tu mamy? Glow Mist. Glow Mist to jest taki filtr, który daje to, co mniej więcej już widzicie, tylko troszeczkę mocniej. Akurat na tym obiektywie mam założonego Black Mista. Glow Mist daje po prostu jeszcze więcej takiej magii do naszych zdjęć. No, nie rekomendowałbym używania dwóch takich filtrów na raz. No i teraz jeśli chcemy użyć takiego glow, żeby było właśnie bardziej glow w naszym kadrze, po prostu wczepiamy to w ten sposób, wskoczyło, no i mamy już ten filtr zamocowany do naszego holdera. Ale to nie wszystko, ponieważ te filtry możemy łączyć ze sobą, czyli jeśli mam kolejny filtr, niech to będzie taki filtr, to jest Blue Streaks. Czyli zobaczcie, co nam się tutaj dzieje, szczególnie jeśli chodzi o źródła światła, no to widzicie, że one zamieniają się w takie anamorficzne flary. No i jeśli chcemy, pach, wskoczyło, no i teraz mamy i Glow Mist, i Blue Streak. I one fajnie, bardzo płaski profil, właśnie nie powinny powodować jakiegoś większego winietowania, tak jak mówię, no 95 mm i szeroki kąt to już jest taka dość ekstremalna sytuacja. Natomiast teraz możemy dołożyć kolejny filtr, ale nie każdy. Możemy dołożyć chociażby taki filtr, czyli filtr połówkowy. Do fotografii krajobrazowej, zobaczcie, na dole nie przyciemniamy, u góry przyciemniamy, no i wsuwamy sobie właśnie w te prowadnice, które mamy tutaj. No i teraz regulujemy sobie, ile tego obrazu ma być zaciemnione, plus mamy Blue Streak, plus mamy Glow Mist, więc zobaczcie, ile już tutaj tego dołożyłem. Ale to nie wszystko, ponieważ filmowcy, ale fotografowie też, wykorzystują bardzo, bardzo mocno filtry VND, czyli te ze zmienną gęstością. Ale wykorzystują też, ja bardzo często w fotografii produktowej wykorzystuję filtr polaryzacyjny do usuwania odbić. I tutaj dokupujemy taki element do takiego zestawu. To jest dość drogie. Tutaj wypiszę Wam jeszcze ceny poszczególnych tych elementów. I co ważne, możemy sobie regulować właśnie tutaj te polaryzacje. Oczywiście on też nam troszeczkę przyciemnia. Pewnie w tym momencie za dużo no nie widzicie z tego względu, że tu nie ma co polaryzować za bardzo i skąd ściągać tych odbić, ale no, musicie mi uwierzyć, że to działa. Natomiast wtedy w tym naszym uchwycie możemy mieć już tylko jeden taki filtr magnetyczny wczepiony, czyli jeśli mamy i Glow Mista i Blue Streaka, to jeden z nich musimy tutaj usunąć. No i teraz możemy mieć i Glow Mista i filtr polaryzacyjny, ale filmowcy częściej wykorzystują filtry typu fader, czyli takie filtry o zmiennej gęstości i możemy to wszystko tutaj ze sobą połączyć, a właściwie prawie wszystko. Czyli do filtra polaryzacyjnego dokładamy drugą taką bazę, to jest od 1 do 5 stopów, czyli no tyle po prostu przysłon nam to zabierze. To też jest magnetyczne, musi to wskoczyć po prostu w odpowiednie prowadnice tutaj. Wskoczyło i teraz zobaczcie, co się dzieje. Przyciemniamy, no i mniej przyciemniamy, czyli od 1 do 5 stopów możemy zabrać stąd światła, wydłużyć przez to czas naświetlania w filmie, czas naświetlania w fotografii. No i właśnie z tego dzisiaj będę korzystał tak, żeby wydłużyć trochę czas naświetlania, żeby inaczej zarejestrowały mi się krople, które będą nam padać w naszym sztucznym deszczu. No i teraz nasz holder. Tu wsadzamy właśnie, a tylko dobrze byłoby to zrobić z odpowiedniej strony. Tu sobie umieszczamy ten zestaw i teraz mamy Glow Mist i VND. Czyli teraz mamy właśnie połączenie tego, ale jak chcemy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego dołożyć jeszcze filtr połówkowy. No i jeśli chcemy wyglądać, wiecie, już super pro na planie, dokładamy właśnie tą naszą część wspomnianego Medboxa.
Mnie, fotografowi, nie jest to jakby zbyt często potrzebne. To mnie bardziej interesuje i ten holder na te filtry jest naprawdę świetny i co ważne, pasuje do tych 95 mm. Będziemy to wykorzystywać w praktyce, może nie każdy z elementów tej układanki, ponieważ no, sesja będzie taka, a nie inna. Jeśli chodzi o pozostałe części mojego sprzętu, to będę używał Canona R5, do tego 28-70-2.0, taki mój bardzo uniwersalny zestaw, też Was zachęcam do obejrzenia filmu o właśnie tym zestawie, co o nim sądzę. Do tego będę wykorzystywał najprawdopodobniej, bo jeszcze nie robiłem tej sesji, lampę w tle do kontry, to będzie Kolbor CL330, zasilany będzie ze stacji ładującej EcoFlow River 2, więc będziemy tutaj uniezależnieni od prądu, aczkolwiek nie na 100%, ponieważ ona jakby pobiera więcej niż 300 W sama ta lampa. I do tego zabiorę jeszcze ze sobą blendę, być może też przyda mi się, żeby troszeczkę doświetlić twarz, więc ja wszystko dopakuję, jadę na sesję, no i zobaczymy, co z tego będzie, więc do zobaczenia na samej sesji. Co, odpalamy zdjęcia. W moim aparacie założony w tym momencie glow mist i do tego fader. Zobaczymy, jak będą zdjęcia wyglądały na takim mega krótkim czasie naświetlania i na nieco dłuższym, więc Maja, no będziesz pomoczona. Włączam i blokuję. I chodź tutaj troszeczkę do mnie. I robimy czas naświetlania 1/2000 sekundy. Super. Troszeczkę w tę stronę proszę podejść i do mnie. Jest przyjemnie? Super. Super. Świetnie. Super. I teraz mamy 1/2000 sekundy. Pięknie. Tutaj nie da się ukryć, że autofokus mi trochę wariuje, bo jednak jest bardzo dużo tych kropelek. Troszeczkę jeszcze do mnie, dobrze? Okej. Okay. Dobrze, no to musi być, wiecie, szybka akcja tutaj. Jeszcze troszeczkę do mnie, jeszcze troszeczkę. Ty będziesz trochę mniej w deszczu. Bardzo ładnie. Mhm, świetnie. No i tu mamy 1/2000 sekundy. Ja sobie chcę wydłużyć ten czas naświetlania, więc zamiast otwierać przysłonę, ja sobie skrócę, czy faderem, to co robię faderem, to przyciemniam, następnie ISO 100, i wydłużamy czas naświetlania. Nie ruszaj się teraz za dużo. O, i teraz ten efekt moim zdaniem jest fajniejszy. Pięknie. Super. Ja teraz troszeczkę dalej. I zasłonię sobie tobą. Świetnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. To będzie, tak jak wspomniałem, bardzo szybka akcja. A jest bardzo ci, zimno ci jest, nie. Czy? Nie, nie jest ci zimno, dobrze. Dobrze. To teraz jeszcze zrobimy sobie w ten sposób. A teraz zmienimy lekko tło. O. I teraz troszeczkę musisz bardziej do deszczu. Ja wiem, że wolałabyś nie. Super. Świetnie. Świetnie. Super. Pijesz od razu, to zamieńmy się lekko miejscami. Okej. Okay. O, i wydaje mi się, że w ten sposób będzie to świetnie. Także trochę... Tylko tak, kroczek w lewo, bo jesteś tylko w połowie w deszczu. Okej, okay, tutaj, no. Bardzo ładnie. Jeszcze chwilę. Super. Ja mam teraz 1/80 sekundy, f2.0 ISO 100. Super. Przed chwilą nam gimbal lekko wysiadł, więc wtedy widzieliście przebitki. Ja zrobię jeszcze kilka zdjęć, tym razem fadera tak odkręciłem, żeby on jak najmniej przyciemniał, ale zrobię Maję jeszcze z tym glow mistem pod słońce. Maja już jest mokra, ale moim zdaniem właśnie fajnie to wygląda. Ta sukienka też świetnie wygląda. I teraz mamy 1/2000 f2.0. Świetnie.
No i tutaj troszeczkę chodź do mnie bliżej. O. Ale jest dobrze. Super. No i mamy 1250 sekundę. I nam. Super. Łaskocze? Czy pijesz? Piję. Pijesz? Piję, łaskocze. Okej. Okay. No niestety, nikt nie mówi, że dzisiaj będzie łatwo. Ale efekty mi się mega już podobają. Super. Świetnie. I teraz ja sobie wydłużę czas naświetlania, czyli z powrotem fadera maksymalnie domykam i otwieram czas ekspozycji i mam 1,6 sekundy. Super. Bardzo ładnie. I jednak ten deszcz na tej 1,6 dużo fajniej wygląda. Świetnie. Troszeczkę musisz się wolniej ruszać. Nie, nie, spoko. To wiesz. O. Świetnie. Leci na mnie. Dobra, tu mam dodatkową część mistową, że tak powiem. Tutaj koszulka jest z bawełny, więc nie zrobię dobrym filtrom. Tutaj nic złego, ale jest ładnie. Super. Świetnie. Super. Bardzo mi się to podoba. Słońce nam powoli się chowa za chmurką, więc ja jeszcze kilka pionów zrobimy. I dam ISO 200 po prostu. O, pięknie. I mam teraz 1,5 sekundy. I tego mista. I dzięki temu faderowi mogę mieć właśnie taki czas. Super. Mi się to mega podoba. Mam nadzieję, że wam również. No i właśnie to jest coś, co sobie gdzieś tam kiedyś wymyśliłem. Okej, okay, ja jeszcze sobie zrobię taki bardziej detal. A obróć się teraz w prawo, proszę. O, świetnie. Teraz troszeczkę skrócę czas naświetlania, żebym nie poruszył tego i odkręcę faderem tak, żeby miał jaśniej. A teraz coś zadowolonego zrobimy, dobra? Tak wiesz, tak jesteś zadowolona Maja w ten ciepły letni deszcz. Czyli musisz sobie odejść troszeczkę w twoje lewo. O, właśnie tak. Chwilę. Ja tutaj znajdę ten idealne miejsce, gdzie ty mi zasłonisz to słońce. Więcej takiego, wiesz, także musisz sobie wyobrazić, że wyszłaś z pracy, złapał cię deszcz, ale w sumie masz na to wywalone. No, super. Możesz dać ręce do góry też? Super. Świetnie. I teraz bardziej model face. O, super. Świetnie. Ok, jeszcze poziom i zaraz kończymy tę część. Mhm. I znowu uśmiech. O, właśnie o to chodzi. Tak, tak, tak. Świetnie. Super. Dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o te zdjęcia. Tu jest mega gorąco, ja cały czas walczyłem, żeby... No, Maja sobie jeszcze tam 3 sekundy postoi pod tym deszczem. A teraz się przełączymy i nagram jeszcze kilka klipów, żeby wam pokazać, co nam daje właśnie to wydłużenie czasu, ale w filmie, a nie w zdjęciach, więc widzimy się za chwilę.
Zobaczcie, jak Maja wygląda. Teraz wygląda, sama siebie określiła jako meduza. Zaszło nam słońce, ale ja zrobiłem słońce, więc choć Bartek pokaże to słońce, co my tu mamy. Wziąłem lampę światła ciągłego, to jest akurat Kolbor CL330. Film z tą lampą też możecie zobaczyć na moim kanale. I tutaj zasilam ją EcoFlowem Riverem 2. Ostatnio to kupiłem za tysiaka, więc mega fajna sprawa, jeśli chodzi o zasilanie w plenerze. No i to ma być nasze słońce, tylko okazało się, że przywiozłem rozładowanego EcoFlowa. Naładowałem go w pół godziny do jakichś 60%, więc mam nadzieję, że on jeszcze tutaj chwilę podziała. Mamy około 60% mocy. Bo gdybyśmy mieli 100% mocy, to by podziałało tyle, żeby nam zgasło w momencie, kiedy ja bym zaczął filmować. Bo właśnie, teraz zrobię trochę ujęć filmowych. Będę filmował 4K 50 klatek. No i właśnie, pokażę Wam, co nam daje fader, a co, jeśli będziemy mieć krótszy czas naświetlania. Więc Maję, ja włączam. Tyle, że teraz będziemy robić krótkie wideo. Okej. I teraz biorę to. Tutaj mamy cały czas Glow Mista. Jestem w trybie filmowym i mam 1/100 sekundy f2.0. I robimy właśnie takie krótkie ujęcia filmowe. Chodź troszeczkę bliżej mnie, proszę, bo tu zaczęło na mnie walić tym deszczem. Super. Bardzo ładnie. Tam mam 2700 kelwinów. Świetnie. I 1/100 sekundy. Moim zdaniem ten deszcz teraz bardzo fajnie wygląda. A teraz odkręcam fadera, tak żeby on jak najmniej przyciemniał. No i co, mamy 1/1000 sekundy i nagrywamy. I teraz mam wrażenie, że więcej pada na mnie niż na Maję. Zrobimy krótkie cięcie i zaraz do Was wracam. Obróciłem tego węża, więc mam nadzieję, że teraz jednak będzie bardziej na Maję padało. No i mamy 1/1000 sekundy f2.0. No i teraz ta woda nie wygląda fajnie. Do tego jeszcze autofokus mi się tutaj trochę gubi, bo on ostrzy jednak bardziej na te kropelki. Ładnie to wygląda. A podejdź tu do mnie, Maju, jeszcze kawałeczek. Okej, fajnie. Ale teraz znowu robimy 1/100 sekundy, dokręcamy filtr. Mamy tutaj tego hard stopa, więc ja nie będę miał tego X-a i teraz mam 1/100. Ok, troszeczkę sobie ściągnij tych włosów jeszcze z twarzy, delikatnie. Ok. I ładnie. Super. Pada, pada. I te ujęcia, które teraz widzieliście, były zrobione właśnie z faderem, którego odłożę sobie może do kieszeni. Maja, możesz wyjść na chwilkę z deszczu. I teraz, zamiast Glow Mista, włożę sobie drugi filtr, mianowicie tego Blue Streaka. Ok, niestety trochę upalcuję te filtry, ale widzicie, no, pracujemy w takich dość szybkich warunkach. I z powrotem, właśnie to jest fajne, że może tu wlecieć ten filtr. Tylko jeszcze tego Blue Streaka muszę naprostować, żeby te flarki były takie jak trzeba. No i co? I Maja, zapraszam Cię z powrotem na plan. I nie mamy już tego mistowego efektu, ale mamy tę flarę anamorficzną taką. Super. Świetnie. Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze się przełączę w 4K, ale 120 klatek. Ok, przepraszam, 100 klatek, czyli musimy mieć 1/200. Czyli f2.0, 1/200. No i teraz elegancko tutaj tym faderem dojechałem, tak żeby mieć dobrą ekspozycję i robimy. Bardzo fajnie. I właśnie ta lampa rzuca nam te takie, można powiedzieć, anamorficzne flary. Okej. Słuchajcie, to tyle. Zaraz wyłączę nasz deszcz sztuczny i zrobimy sobie krótkie podsumowanie, więc widzimy się za chwilę.
sesja dobiegła końca i te nagrania, które robiliśmy, jestem mega zadowolony. W sumie długo myślałem o tym, żeby coś takiego zrobić i dzisiaj to zrealizowałem. Jak się okazuje, naprawdę niedużo do tego trzeba, tylko trzeba znaleźć takie fajne miejsce, jak właśnie ta szklarnia Wro. Możecie sobie znaleźć właśnie na Instagramie. Właściciele bardzo pomocni, ustawili nam tutaj tego węża, uruchomili wodę i tak dalej. Do tego mam własny zachód słońca, bo jednak słońce schowało nam się i za chmurami, i chyba już za linią drzew, więc ostatnie ujęcia zrobiliśmy z tą lampą, jestem mega zadowolony. No i właśnie, tutaj gdyby dzisiaj nie te filtry, nie miałbym takiego klimatu i dlatego fajnie, że to się nam wszystko zgrało, że mogłem przetestować filtry, a dzięki temu wydłużyć czas naświetlania. Ja cały czas robiłem na jakieś 1,8, 1,1 sekundy, dzięki temu mam ładne rozmycie mojego deszczu, ale do tego otwartą przysłonę, no bo wiecie, no gdybym robił tutaj na F11, umówmy się, tam w tle jakieś ogrodzenie i tak dalej, tego nie chciałem tutaj pokazywać. Glow Mist ładnie zmniejszył mi kontrast, a z kolei Blue Streak dał tą fajną taką anamorficzną flarę. Trochę szkoda jednej rzeczy, że nie da się połączyć, albo przynajmniej nie znalazłem takiego sposobu, jeśli znalazłem, to Wam go dopiszę w opisie, że nie da się połączyć Glow Mista, Blue Streaka i do tego jeszcze tego fadera, ale cały zestaw moim zdaniem w 100% mogę polecić, ma kilka takich wad, które wymieniłem Wam wcześniej, ale one jakoś tam nie zaważyły na tym, że nie udałoby mi się dzisiaj zrobić tych zdjęć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, oczywiście sprawdzajcie opisy pod filmem, do tego tutaj Wam wyświetlę taki banerek, gdzie możecie się uczyć ze mną fotografii, serdecznie Was do tego zachęcam, no i oczywiście łapki w górę, komentarze pod filmem i tyle. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!